Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Bierzemy się dzisiaj za rozpakowania słuchawek SteelSeries Siberia V3 i zaczynamy od razu z grubej rury. Na pierwszy ogień pójdą najdroższe słuchawki, czyli wersja Elite. Dokładnie są to słuchawki Elite Prism, kosztujące prawie 900 zł. Tak więc kwota niebagatelna, za chwilę je sobie dokładnie obejrzymy i poznacie moje pierwsze wrażenia na temat tych niesamowitych słuchawek. Zapraszam Was do oglądania. Ok, bierzemy się za rozpakowanie. Przede mną naprawdę duże pudełko. Dokładnie takie same jak w przypadku tych Siberii Elite, które testowałem jakiś czas temu. I co tutaj mamy? Obrazek, wersja czarna. Wcześniej testowałem wersję białą. Ale te słuchawki pewnie też w bieli są dostępne. Informacja o personalizowanym podświetleniu i bardzo dobrej jakości dźwięku. Faktycznie w tych Elite dźwięk był fenomenalny. W tej wersji powinno być nawet jeszcze lepiej. Systemy operacyjne Windows, Mac, iOS, Android, PlayStation 4. Z tymi wszystkimi urządzeniami, systemami działają właśnie te słuchawki. Oraz też mamy kodek Dolby ProLogic 2X. Oczywiście używając oprogramowania SteelSeries Engine 3 zapewne, tak jak to było w przypadku poprzedniej wersji. No i po boku wizualizacja z niebieskim podświetleniem, z drugiej strony kolejne wizualizacje, podświetlenie 16,8 miliona kolorów. Z tyłu mamy też trochę cech tych słuchawek, nadrzędny dźwięk, zaawansowane przetworniki SteelSeriesa. SteelSeries przez 10 lat tworzenia słuchawek wyciągnął wnioski i stworzył najlepsze w swojej klasie przetworniki. To nie są moje słowa, to jest po prostu to, co czytam z kartonika. Więc to jest po prostu marketing, ale to sobie oczywiście sprawdzimy w akcji, porównamy z faktycznym, realnym dźwiękiem. Kolejne rzeczy, komfort, czyli aluminiowy pałąk, regulacja głośności oraz wyłącznik mikrofonu w nausznikach, czyli to samo, co było w poprzedniej wersji. To było akurat bardzo fajne. Memory foam, czyli pianka, która nam się nigdy nie ubije. Bardzo dobra izolacja hałasów z zewnątrz i nowo zaprojektowany mikrofon z funkcją redukcji hałasów z zewnątrz. Pamiętacie test, wielkie porównanie 7 mikrofonów z mojego kanału, gdzie też te Siberia Elite, ta poprzednia wersja, brała udział. Mikrofon był dobry, ale bez rewelacji. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No i oprogramowanie SteelSeries Engine i zawartość zestawu. Ale to już sobie do tego zajrzymy. Jeszcze na dole mamy ciekawą rzecz, czyli specyfikacje. Rzecz, która mnie zawsze interesuje. Zobaczcie, zakres przenoszenia. Pasmo jest to od 16 Hz do 28 000 Hz. Impedancja 32 ohmy oraz czułość 120 dB. Później mamy podane rodzaje wtyczek, długości kabli oraz parametry mikrofonu. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o opakowanie. Naprawdę sporo informacji nam już SteelSeries przekazał z tego kartonika. Wewnątrz mamy taki właściwy kartonik ze znakiem SteelSeriesa, jak widzicie. No i oczom naszym ukazują się masywne, pięknie wykonane, bardzo wytrzymałe i wygodne słuchawki, czyli SteelSeries Siberia Elite w wersji Prism. Dobrze, same słuchaweczki już opuściły opakowanie. Powiem Wam, że no swoje ważą, chociaż wydaje mi się troszeczkę lżejsze niż poprzednia wersja. Mamy płaski, nieplączący się kabel, jest przejściówka, czyli tutaj dopiero będziemy sobie aplikowali właściwe wtyczki. Kabel, moi drodzy, no cóż, tutaj zastosowano płaski kabel. Ja akurat bardziej ufam kablom w Oplocie, chociaż ten też wygląda w miarę solidnie. W tym modelu nie mamy odłączanego kabla, jest on na stałe. W SteelSeries 9H, z tego co pamiętam, był odłączany. Za chwilkę się jeszcze im przyjrzę dokładniej, natomiast zobaczmy, co jeszcze jest w zestawie, ponieważ powinno być tego jeszcze troszeczkę. Ok, podnosimy sobie i mamy dodatkowe wyposażenie. Nie zabrakło naklejki dla fanów SteelSeriesa oraz jest też instrukcja pokazująca elementy zestawu, regulację głośności, używanie mikrofonu, fajna funkcja soundcheck, czyli po prostu do Siberii ktoś może podłączyć się ze swoimi słuchawkami i słyszeć tą muzykę, której my słuchamy. Czyli po prostu dzielimy się dźwiękiem z drugą osobą.
Mogą to być inne Elite, mogą to być też po prostu inne słuchawki. No i podłączenie, też bardzo dobra karta w zestawie, chyba ten sam model, który był w poprzedniej wersji, więc naprawdę rewelacyjna rzecz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o instrukcję. Tutaj mamy jeszcze te wszystkie przejściówki. Dobrze, myślę, że to już będzie wszystko. Zobaczcie, przede wszystkim ta świetna karta USB, czyli SteelSeries Sound Card V2. Karta dźwiękowa niewielka, która jest w stanie przewyższyć większość zintegrowanych z płytą główną kart dźwiękowych, a także tańszych kart dźwiękowych komputerowych. Tutaj mamy wtyk USB oczywiście do komputera, a tutaj mamy kilka opcji. Podłączenie słuchawek przez jacki, osobno mikrofon, osobno słuchawki, albo podłączenie właśnie przez ten taki wtyk mini USB. Tak więc dzięki temu zyskujemy pełną swobodę, możemy korzystać poprzez mini jacki z naszej karty w komputerze, jeśli mamy jakąś naprawdę fajną kartę, jakiegoś dobrego Sound Blastera czy Xonara, może mam jakiś zewnętrzny DAC, wzmacniacz słuchawkowy, wtedy możemy sobie fajnie wykorzystać te słuchawki, ich potencjał poprzez mini jacki. A jak nie mamy takiego fajnego sprzętu, tylko na przykład zintegrowaną słabą kartę dźwiękową, jakiegoś Realtek'a podstawowego, wtedy używamy sobie tej karty na USB i te słuchawki też na tej karcie pokazują, co potrafią. To już mówię Wam z doświadczeń z poprzednimi Elite, w tym przypadku zapewne będzie dokładnie tak samo. Myślę, że ta karta ponownie pokaże naprawdę dużo. Jeszcze rzućcie okiem tutaj, tu mamy chyba też przedłużenie. Tak więc końcóweczka smartfonowa, czyli po prostu tamten kabelek plus to i do smartfona 4-pinowy wtyk mini jack, czyli 0,5 mm, czyli też korzystać możemy z mikrofonu. No i tu już mamy zwykłe mini jacki, oczywiście mikrofon i słuchawki na osobnych żyłach. No i tu bodajże 2-metrowe przedłużenie, też kabelek taki nieplączący się, płaski. Tak więc w sumie będzie ponad 3 metry łącznie z tym, co wychodzi ze słuchawek. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o akcesoria. Wiem, że dzisiaj to rozpakowanie wychodzi tam naprawdę długie, ale myślę, że warto, ponieważ te słuchawki są warte dokładnego obejrzenia. No cóż, gdybym miał je pierwszy raz w rękach, to bym się zachwycił jeszcze bardziej, natomiast testowałem poprzednią wersję, więc wiem, czego się spodziewać. Jeszcze tylko zabezpieczenie pałąka. Chociaż w sumie moim zdaniem niepotrzebne, ponieważ jest to tak wytrzymałe. Zobaczcie. To mamy wszystko metalowe, całe zawieszenie. Górna część, tak samo jak w Cyberiach V2, V3 tych podstawowych, jest ruchoma, samodopasowywująca się do użytkownika. Jak widzicie, jest tutaj też miękka gąbeczka. Headset naprawdę masywny. Nauszniki są gigantyczne, przestrzenie też. Tak więc bez problemu całe uszy nam się do środka schowają. No, pianki. Chyba najgrubsze, jakie widziałem. Może jeszcze porównać to z Krakenami od Razera, który też ma mega duże te gąbki, ale nie tak wygodne i nie tak duże przestrzenie, po prostu troszeczkę uciskają uszy. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Co oczywiście też się przekłada na pasywną izolację hałasów, ponieważ jesteśmy bardzo dobrze odcięci od świata zewnętrznego. Kolejna rzecz, memory foam, czyli to, że ta gąbka nam się nigdy nie ubije. Jeśli będziemy to nosić, nie wybije się po prostu na tym kształt naszej głowy. I po co taka gąbka? Oczywiście, żeby przedłużyć żywotność tych słuchawek, tych wypełnień, ponieważ jeśli słuchawki się ubiją, to przestają być wygodne, komfortowe. Macie też mikrofon, jak w większości słuchawek typu Cyberia, chowany w muszli. Teraz tego jeszcze nie zobaczycie, tu będzie podświetlenie we wnętrzach. Też mamy tutaj lekkie kliknięcie, słyszycie? Włącznik, wyłącznik mikrofonu, bardzo fajny patent. A w drugiej pokrętło regulacji głośności. Nie mamy regulacji na kablu. Wystarczy, że ręką chwycimy sobie za ten nausznik, za słuchawkę i przekręcimy. Bardzo, bardzo dobra, wygodna, praktyczna opcja. Jeżeli macie to, o czym wspomniałem, czyli tutaj podpinamy drugie słuchawki i dzielimy się dźwiękiem. Cyberie Elite przekazują dalej dźwięk do kolejnych słuchawek. No dobrze, to już by było na tyle. Rozpakowanie naprawdę długie wyszło, ale cóż, słuchawki są piękne, wygodne, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Testowanie ich będzie
Ja już o tym wiem z samą przyjemnością, ponieważ konstrukcja jest dokładnie taka sama jak w przypadku tych Elite, które już miałem okazję i przyjemność testować. Generalnie skupię się na porównaniu dźwięku, czy ta wersja Prism pokaże coś więcej. Przetestujemy też mikrofon dokładnie, zobaczycie test dźwięku. Tak więc zapraszam Was do zaglądania regularnego na kanał, czy jest coś nowego. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. No i pozdrawiam Was, cześć!